A we walce numer 3 Gali Suzuki Boxing Night 20 w meczu Polska-Czechy w kategorii 63,5 kg. Oglądać będziemy i zapraszam do narożnika niebieskiego reprezentant Czech. Tomasz Otta! Czechy, narożnik niebieski. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie reprezentant Polski Bartłomiej Rośkowicz! Podnosisz gardę, zaciskasz pięści, zaciskasz zęby, jesteś zawzięty, wiesz co cię kręci, wiesz co napędza. Kochasz, gdy czujesz tą krew na swych zębach, przeciwnik pęka, niszczysz go wzrokiem, przez całe życie tu pod jednym blokiem. Czujesz to w sobie i wiesz co potrafisz, poszedłbyś w ogień, dziś za swoim braci, trud ciężki pracy. Bartłomiej Rośkowicz, Polska, narożnik czerwony. Walkę numer 3 na kartach punktowych oceniacie będą Grzegorz Mierzejewski, Jan Trejba oraz Sławomir Lisowski. Sędziami czasowymi Sebastian. I proszę Państwa, teraz przed nami walka Bartka Rośkowicza z Tomaszem Otto. Czech jest mistrzem swojego kraju juniorów, natomiast Bartłomiej Rośkiewicz brązowym medalistą młodzieżowych mistrzostw świata. To trzeba podkreślić, nie mistrzostw świata juniorów, tylko młodzieżowych mistrzostw świata, takich samych, jakie były w Kielcach dwa lata temu. To jest kwestia tego nazewnictwa. W Polsce się ciągle używa tej terminologii kadet, junior, młodzieżowiec, natomiast na świecie te imprezy, które kiedyś były imprezami juniorskimi, są imprezami młodzieżowymi, natomiast te, które były mistrzostwami kadetów, są mistrzostwami juniorów. To tak gwoli formalnego wyjaśnienia, jak to wygląda. Rośkowicz, brązowy medalista, znakomicie boksował w Lanusii w Hiszpanii w listopadzie ubiegłego roku, stoczył 5 pojedynków, no i przegrał pojedynek w półfinale, walkę o finał, znakomita w jego wykonania. Moim zdaniem oglądałem ten pojedynek, jej nie przegrał, był, zasłużył na to, żeby być w finale, ale to już jest historia. Najważniejszy pokazał wielki talent, świetny początek pojedynku Rośkowicz. Bardzo interesujący ten pojedynek, na co dzień mam okazję trenować, być na sali, widzieć jak trenuje Bartek Rośkowicz pod wodzą trenera z Kuby Damiana Austina. Sparingi, które prowadzi w klubie bokserskim Legia. Cały styl pracy, który teraz widać w tym klubie, jest naprawdę świetny i tutaj myślę, jest naprawdę talent, który mamy w postaci Bartka Rośkowicza. Cały czas się rozwija w dobrym kierunku i bardzo się cieszę z tego, że otrzymał szansę walki właśnie na takiej imprezie jak Suzuki Boxing Night numer 20. Pamiętam, jak rozmawiałem z Wojciechem Bartnikiem podczas mistrzostw Polski seniorów w Zabrzu już po ich zakończeniu, żeby absolutnie nie zapomniał o kimś takim jak Rośkowicz, bo to jest chłopak, który może z powodzeniem walczyć o prym w Polsce w tej kategorii olimpijskiej, jaka jest kategoria lekko półśrednia. Co więcej, ma szansę moim zdaniem, jeśli wygra rywalizację w Polsce, wywalczyć również kwalifikacje olimpijskie. Ale lekkość poruszania się, to co wspomniałeś, właśnie jeszcze tutaj duże szlify ze strony Grzegorza Broksy, którego pozdrawiamy. No i tutaj praca w kadrze właśnie Wojciecha Bartnika i Renusza Przywary. To jest naprawdę to, co potrzebuje ten chłopak. Jeden chyba z największych talentów, które w ostatnim czasie nam się objawiły, jeśli chodzi o ten boks młodzieżowy, boks juniorski. Ale znakomicie potrafi zostać w dystansie i na dystans. I lekkość poruszania się na nogach. To, co bardzo często szlifują na treningach właśnie z Damianem Austinem, z trenerem z Kuby, którego teraz bardzo serdecznie pozdrawiam. Oglądam naprawdę treningi w klubie bokserskim Legia i widać, że te szlify, które i ta praca z tymi chłopakami z boksu olimpijskiego, myślę, że będzie przynosiła wymierny efekt. Ja miałem okazję, mówiąc o Austinie, komentować jego dwa mistrzowskie pojedynki, kiedy zdobyła złote medale na Mistrzostwach Świata w Tampere w 1993 roku i 8 lat później w Belfaście w 2001 roku. Oba te tytuły w kategorii 71 kg. No to właśnie to, co wspominaliśmy, co rozmawialiśmy, to jest
Ciekawe, że 7 lat później w tej samej kategorii walczy. Nawet 8, tak. 8 zdobywa kolejny tytuł mistrza świata. Ale to, co również wspominał Wojtek Bartyn, pracuje na kadrze znakomicie. Widać, że to jest chłopak, który umie dostosować się do całej ekipy. Ma lekkość, słucha trenerów, wpasowuje się w plan taktyczny, więc tutaj przyjemnie się ogląda i mam nadzieję, że tutaj pokazuje też od pierwszej rundy swoje pokaz umiejętności 19-letni Rośkowicz. No i trzeba pamiętać, że tym, który wykonuje ogrom pracy, jest Grzegorz Proksa. Kiedyś wicemistrz Europy juniorów na warszawskim Torwarze zdobył srebrny medal. Też miałem tą przyjemność komentować jego pojedynek wiele, wiele lat temu. No i był też z nim w narożniku w Lanusi w Hiszpanii, kiedy Rośkowicz zdobywał medal brązowy młodzieżowych mistrzostw świata. Ale kilka dobrych akcji również pokazał, trzeba przyznać, Tomasz Otta w pierwszej rundzie, chociaż to pierwsze starcie z Polakiem przegrał. Oto między innymi ten cios pod lewy łokieć bity przez młodego Czecha, który doszedł celu, mógł się podobać. Ale tak mi się podoba początek Rośkowicza, nóżki szybkie, no ale Czech Otta tutaj stara się naprawdę też być aktywny, wybierać pracę i wierzy w siebie, chce sprawić niespodziankę, widać, że chce podjąć walkę. Jasny lewy, ale tak to wyjście prawym środkowym w tempo, no idzie na bójkę. Czech Otta musi pokazać teraz, Bartek, pracę na nogach, odejście, przejście, ale teraz znakomicie znalazł moment, żeby wyprowadzić tą akcję na lewy na wątrobę. Jest trzeci raz w odstępie 10 sekund trafia na korpus Rośkowicz. No i teraz prawy, lewy sierp i jeszcze podwrotkowy. To była akcja Rośkowicza. Prawy sierp, i tu szukaj. Sierp jeszcze lewa wątroba. Tak, to wejście bardzo dobrze. Lewy na wątrobę, lewa, lewa ręka, lewa, 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 nie. Podwójny taki lewy. Bam, bam, bam. Warto wspomnieć, że Rośkowicz jest wychowankiem MOS Mtych i trenera Ryszarda Dziopy. Jeszcze raz. A pierwszy raz zobaczyłem go podczas Suzuki Boxing Night, kiedy były rozgrywane bodajże 2-3 finały w Kielcach. Mistrzostw Polski juniorów. Walczył tam z Pawłem Suleńskim, którego zobaczymy tutaj w kategorii do 67 kg. Wygrał z nim 4-1 i pamiętam, jak podszedłem do Grzegorza Proksy, mi że strasznie mi się ten chłopak podoba. Pamiętam, powiedział mi o nim kilka słów, on wtedy został mistrzem Polski juniorów, ale niestety nie pojechał na mistrzostwa, nie zabrał go ten kadry narodowy na mistrzostwa Europy do budwy. No i teraz właśnie to spokój, widać, że naprawdę świetne przygotowanie w kadrze, w klubie, duża ilość sparingów, to musi procentować i chłopak czuje się pewnie w tym, widzi przegląd, wie kiedy uderzyć, naprawdę dużo potrafi i to duża radość dla naprawdę dla kibiców, jak również dla sztabu szkoleniowego Polskiego Związku Bokserskiego. Chciałem. Markiem, lewy kończy, tak jest. No i lewy sierpowy, teraz lewy prosty, prawy sierp. Dobra praca na nogach, cały czas mocny lewy prosty. Aktywny Czech na początku, teraz raczej schowany za podwójną gardą. Widać już tą też przewagę, te przygotowanie fizyczne, cały czas badania różnego rodzaju. Końcówka Bartek. Sprawdzania formy Bartłomieja Rośkowicza w tym na pewno to będzie procentować. Lewy kończy, tak jest. No i znów, ale teraz już ściągnął ten prawy łokieć czeski pięści. Ale piękne wyjście w tempo lewym sierpowym. Tak, rywal uderzył prawym hakiem na korpus, bo lewy łokciak od razu była bomba, lewy sierp na górę, a więc bardzo ładna akcja, zresztą bardzo ładna akcja z obu stron. To trzeba podkreślić. Bartek w 2018 roku, a więc 5 lat temu, został mistrzem Polski Młodzików. Złoty medal wywalczył także w roku 2019 w kategorii kadetów. A to jak powiedziałem, przed rokiem był mistrzem Polski Juniorów i triumfował w zawodach Pucharu Polski.
gdzie został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju. Do tego wygrywał zawody międzynarodowe na Ukrainie, Słowacji, w Niemczech, w Czechach. W 2018 i 2020 brał udział w Mistrzostwach Europy. Też wielokrotnie mistrz Śląska, a więc bardzo, powiedziałbym, tak harmonijnie rozwijająca się kariera tego młodego pięściarza. Runda trzecia. Trzecie, ostatnie starcie. Tam trzeba jeszcze wytrzeć troszkę za dużo wody w narożniku polskim. I można walczyć. No i to, co wspomniałeś, ta bezcenna praca Grzegorza Proksy na każdym sparingu, na treningach. Mobilizuje chłopaków, przychodzi popatrzeć, podpowiada, budując taką pozytywną atmosferę, szacunek, etykę pracy tych młodych chłopaków. Widać, że tam wiele procentuje. Szuka wolnego miejsca Rośkowicz, no ale Czech jak zwykle początki bardzo aktywne, rzuca się za takim do przodu. Tak, czasami Rośkowicz ładnie zmienia pozycję, zaczyna podwójnym, podwójnym, prawym, prostym, kiedy na moment jest w pozycji Mańkuta. Seria, seria, więcej, więcej, bam, bam, bam. Tak jest, już lewy, lewa ręka, strzel. No, tak tutaj zasugerował, że będzie bił lewy hak na korpus, a uderzył podbródkowym Rośkowicz. Lewy kończy. Półtorej minuty do końca walki. Nogi, odejście, kontra. Tak, jeszcze kontra. To już bardziej taktycznie, nie spieszy się Bartłomiej Rośkowicz. Stara się przygotować, znaleźć celne miejsce na korpusie Czecha. Podchodzić bliżej, lżejsze ciosy i szuka takiego akcentu, żeby zaznaczyć jeszcze swoją większą przewagę w tym pojedynku. Aktualnie Rośkowicz jest zawodnikiem warszawskiej Legii. Klubu bokserskiego Legia. Tak, idą, kończy, kończy, lewy dół, lewy dół, lewy dół kończy. Lewy na wysoko, tak, super, bardzo ładnie. Jeszcze raz, podwórkowy. Obejdź, odejdź. I to już są ostatnie sekundy tego pojedynku. Zostało ich jeszcze 20. Trochę potańcz sobie. Ale ściągnął teraz prawy łokieć, zablokował uderzenie Rośkowicza Czech. Ale dobry był prawy sierpowy, podobał się prawy sierpowy, lewy pod prawy łokieć. Taka klasyczna akcja, którą często widzimy u Canelo właśnie, który potrafi bić się znakomicie ten prawy sierp, lewy hak na wątrobę. No i jeszcze kończący krótki prawy podwórkowy Rośkowicza. Ale też trzeba przyznać, że twardo postawił się w tym pojedynku mistrz Czech juniorów Tomasz Otta. Panie Panie, koniec trzeciego pojedynku z drugiej walki kategorii lekko-półkrytnej. Karty punktowe za moment będą już u sędziego głównego pana Stanisława Zerwowicza i za drugi poczekamy jeszcze chwilkę na werdykt. Myślę, że tutaj nie powinno być żadnej niemiłej niespodzianki. Rośkowicz był lepszy, zasłużył na zwycięstwo. Tam jeszcze chyba trwa podliczanie punktów, bo widzę gdzieś w oddali naszego announcera, ale już ma, już zna werdykt, już wchodzi do ringu. Marek Matela. Panie i panowie, w walce numer 3
Werdykty nie będzie jednogłośne. Sędziowie oceniający tę walkę na kartach punktowych zdecydowali. Sędzia Grzegorz Mierzejewski 30-27 dla Bartłomieja Rośkowicza. Sędzia Jan Trejbal 29-28 dla Tomasa Otta. I sędzia punktowy Sławomir Lisowski 30-27 dla zwycięzcy tego pojedynku, którym zostaje Bartłomiej Rośkowicz! I to jest, proszę Państwa, bardzo charakterystyczne dla meczów międzypaństwowych w boksie. Miałem ich okazję obejrzeć dziesiątki. No i bardzo często, kiedy był taki układ, że dwóch z jednego kraju i jeden, no to ten właśnie zawsze za swoim rodakiem, tak jak w tym przypadku sędzia Trejbal, który wypunktował 29-28 wygraną Otta. A więc moim zdaniem, no nie popisał się, bo można pochwalić młodego Czecha, mistrza Czech juniorów, ale na pewno nie zasłużył na wygraną w tym pojedynku. Na pewno tak, zgadzam się z Twoimi słowami, no tutaj zdecydowana przewaga i na pewno zwycięstwo jednogłośne na punkty Rośkowicza. Dobrze, że o tym powiedziałeś, o takim właśnie stylu punktowania, jak to nieraz wygląda właśnie w zawodach międzypaństwowych, no ale tutaj na szczęście nie było skandalu, bo jednak Rośkowicz pokazał swoją przydatność w karze, umiejętność boksowania, przypomnijmy 19 lat i naprawdę duże nadzieje i to wielki talent polskiego boksu. Tak, zupełnie inne widzenie tego pojedynku, bo dwóch polskich sędziów punktowało 30-27, więc wszystkie rundy dla Rośkowicza. Tu oglądamy jeszcze powtórki z tego właśnie pojedynku.